W ramach testów statystycznych możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dwie średnie, które otrzymaliśmy z dwóch prób, są takie same. Inaczej mówiąc, czy różnice między dwoma próbami dają średnie o różnych wartościach. Gdy treść zadania jest następująca, średnia sprzedaż zegarków tradycyjnych w próbie 10 sklepów na terenie pewnego miasta wynosi 37 z odchyleniem standardowym 7,5, natomiast średnia sprzedaż zegarków z dodatkowymi funkcjami wynosi 30 z odchyleniem standardowym 3,2 w próbie 10 sklepów. I jak na poziomie istotności 5% mamy zweryfikować hipotezę, że przeciętna sprzedaż zegarków tradycyjnych z dodatkowymi funkcjami są sobie równe, to musimy zauważyć, że w tak zapisanej treści zadania nic nie ma mowy o tym, że rozkłady zmiennej, jaką jest sprzedaż w ogóle zegarków, posiada rozkład normalny, a tym bardziej nie jest napisane, że rozkład posiada odchylenie standardowe z populacji na jakimś znanym poziomie. Nic nie ma na ten temat napisane, a więc patrzymy w praktyce tylko na wielkość próby. Czyli w tym momencie zaczynamy od tego, że do przeprowadzenia mamy test istotności dla dwóch średnich. Ktoś by powiedział, po co robić test dla porównania dwóch średnich, skoro jedna średnia wynosi 37, druga wynosi 30. Takie dwie średnie między sobą na pewno się różnią, ale biorąc pod uwagę wielkość odchylenia standardowego jednej próby, jak i odchylenie standardowe drugiej próby, jak i liczność tych dwóch prób, już nieważne czy duże czy małe, ale ile liczą, jesteśmy w stanie sprawdzić, czy możemy traktować jako te średnie jako podobne, czy też całkowicie rozbiegające się między sobą. Zaczynamy od tego, że poziom istotności wynosi 0,5, czyli sama alfa, która jest symbolem dla poziomu istotności, wynosi 0,05. Na 5% jesteśmy w stanie popełnić błąd. Taki poziom błędu zakładamy w naszym badaniu. Do rozwiązania takiego testu i jego przeprowadzenia będziemy potrzebować wartość krytyczną z rozkładu testu studenta. Ona akurat u mnie będzie wynosiła 2,105. Pytanie skąd? Na początek trzeba zwrócić uwagę, że ta statystyka T studenta musi być znaleziona w tablicach rozkładu T studenta, czy to w Excelu, czy to w tablicach papierowych. Taką wartość zbliżoną do tego wyniku moglibyśmy znaleźć. Ona zależy od dwóch elementów, alfa i S. Czy macie S, RV, nie wiem, różne są te zapisy, ale S to są generalnie stopnie swobody. Jak poziom istotności alfa jest od razu podany, tak stopnie swobody trzeba samodzielnie znaleźć. W tym teście, który ja Wam pokażę, to jest N1 plus N2 minus 2, czyli wielkość próby pierwsza plus druga minus 2. Skąd to się bierze? Bo to jest po prostu tak przyjęte i będzie wynikało ze statystyki, którą powiedzmy będziemy musieli sobie policzyć i tam ten element N1 plus N2 minus 2 będzie na pewno. A więc jeżeli jedna próba liczyła 10 obserwacji, druga próba 10 i odejmujemy dwójkę, to mamy 18. Otwieramy sobie tablice papierowe i czy taki PDF, jak ja mam tutaj. I jeżeli sobie znajdziemy kolumnę, która ma nasz wymagany poziom istotności alfa 0,05, a tu w wierszu znajdziemy liczbę N1 plus N2 minus 2 i będzie 18, to na przecięciu wiersza oznakowanego 18 i kolumny oznakowanej jako 0,05 jako poziom istotności znajdziemy liczbę, która jest nam potrzebna. I to jest ten wynik, który ja sobie tu przepisałam. Do czego to jest potrzebne? To zaraz do tego dojdziemy. Na razie przygotowuję się do właściwego obliczenia. Czyli będę korzystała z rozkładu testu studenta i musimy wypisać wszystkie dane. No nie musimy w sumie, ale będzie Wam łatwiej, jeżeli wypiszecie sobie wszystkie dane z treści zadania i do niej już nie będziecie wracać. Jeżeli jedną zbiorowość określimy sobie jako zegarki tradycyjne i wiemy, że było zbadanych na przykład 10 sklepów i w nich otrzymano średnią na przykład 37 sztuk z odchyleniem standardowym 7,5 sztuki i mamy drugą zbiorowość dotyczącą zegarków specjalnych z jakimiś tam dodatkami i nazwiemy, że generalnie jest to zbiorowość numer 2, która też akurat tu przypadkiem wynosi 10, odchylenie standardowe wynosi 3,2, a średnia 30, to my możemy w tym momencie zapisać hipotezy.
Hipoteza zerowa zawsze będzie zakładała, że średnia sprzedaż jednych zegarków jest taka sama jak druga, jak drugich zegarków. A więc pytanie, co z hipotezą alternatywną? Ona zawsze zależy od tego, jak sformułowane było to zapytanie o zweryfikowanie hipotezy, zbadanie przypuszczenia. Jeżeli mieliśmy tylko porównać, czy te dwie średnie sprzedaży są równe, to tu zapisujemy, że są równe, a w hipotezie alternatywnej piszemy zaprzeczenie, czyli te średnie między sobą są różne. Teraz tak, ja w tym momencie korzystam z rozkładu testu studenta. Dlaczego? Bo byłam nauczona tego, że jeżeli w treści zadania nie jest powiedziane, że w ogóle rozkład jest normalny, ani jednej zbiorowości, ani drugiej zbiorowości i nic nie ma mowy o odchyleniach z populacji generalnej, to patrzymy tylko na wielkość próby. I jeżeli tutaj łączna populacja minus 2, czyli jedna próba plus druga próba minus 2, ten wynik jest mniejszy lub równy, czyli maksymalnie wynosi 30, to korzystamy z rozkładu testu studenta. Inni, powiedzmy wykładowcy, niż ci, których ja spotkałam osobiście na uczelni, jak się studiowałam, przyjmują kryterium czasem małej próby, czyli możliwość skorzystania z tego wzoru, gdy ta łączna próba minus 2, czyli tak zwane stopnie swobody, są mniejsze, na przykład od 120. Poziom, do którego macie porównać, żeby skorzystać ze wzoru na tak zwaną małą próbę, to Wy musicie sprawdzić w swoich notatkach, czy ona też się mieści do 30. Więc my, żeby zweryfikować hipotezę zerową, czy ją trzeba odrzucić na rzecz alternatywnej, czy jednak nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, musimy dokonać obliczenia tak zwanej statystyki testu. W tym teście, przy takich założeniach, które tutaj mamy napisane, ma taką postać. I jeżeli podstawimy sobie do wzoru średnią pierwszej próby, średnią drugiej próby, odchylenia standardowe, ale podniesione do kwadratu, czyli wariancje z próby i liczebności tych prób, czyli zwróćcie uwagę, po prostu uzupełnimy te dane, które to wypisaliśmy do wzoru, wychodzi wynik. I generalnie ja już widzę, że raczej nie będzie podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Dlaczego? Bo najczęściej statystyka testu studenta, jak i rozkładu normalnego, zamyka się przy 5% około do dwójki. Bo to przy 5% najczęściej wartość testu studenta wynosi różne poziomy, ale gdzieś w okolicach dwójki. I im niższy wynik statystyki testu, tym my mamy większe szanse na to, że jednak nie będzie odrzucenia hipotezy zerowej i niby średnia jedna wynosi 37, druga 30, ale one statystycznie w sposób istotny przy 5% poziomu błędu uznajemy je za równe. I teraz, żeby dowiedzieć się, czy faktycznie odrzucamy hipotezę zerową na rzecz alternatywnej lub też nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, musimy stworzyć tak zwany obszar krytyczny. Jeżeli hipoteza alternatywna jest dwustronna, czyli po prostu albo jedna średnia jest mniejsza, albo druga jednak jest większa, którakolwiek już nie ma znaczenia, ale po prostu są sobie różne, to stosujemy obszar krytyczny tak zwany obustronny. On wygląda w ten sposób, że od minus nieskończoności do minus krytycznej tworzymy zakres i od plus krytycznej do plus nieskończoności. Jeżeli ten wynik, który tu policzyliśmy z statystyki testu, mieści się albo do lewej części, albo do prawej części tego obszaru krytycznego, to wtedy odrzucamy hipotezę zerową na rzecz alternatywnej. Ten wynik, który tutaj uzyskaliśmy, mieści się dokładnie między tymi dwoma przedziałami, czyli w obszarze, gdzie my nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. I wtedy powiemy, że w związku z tym, że statystyka testu wynosi tyle i nie należy do obszaru odrzucenia hipotezy zerowej, czyli do obszaru krytycznego, nie mamy podstaw w związku z tym do odrzucenia hipotezy zerowej. A ona mówiła o tym, że te dwie średnie są takie same. W związku z tym, przy przyjętym poziomie istotności alfa równym 0,05 nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, mówiącej o tym, że średnie wyniki sprzedaży obu zegarków są identyczne.